W tym odcinku poszukamy odpowiedzi na dwa pytania. Czy Donald Trump popełnił przestępstwo i czy wyrzucą go za to z urzędu? Zapraszam. Stało się. Demokraci, którzy mają większość w Izbie Reprezentantów od jesieni 2018 roku, postanowili rozpocząć procedurę impeachmentu, czyli odwołania amerykańskiego prezydenta, oczywiście wobec Donalda Trumpa. Spekulowało się o tym od jakiegoś czasu, nie tylko od wygranych wyborów, ale też przy okazji zakończenia śledztwa i opublikowania raportu Roberta Millera o możliwych powiązaniach Rosji z kampanią prezydencką w 2016 roku właśnie w Stanach. Jednak po zakończeniu tego śledztwa spikerka demokratów z Izby Reprezentantów Nancy Pelosi mówiła, że jeszcze tam nie dotarliśmy. To jeszcze nie jest moment na rozpoczęcie procedury impeachmentu. Co zmieniło się we wrześniu 2019 roku? Chodzi o rozmowę telefoniczną, która odbyła się w lipcu tego roku pomiędzy prezydentem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim po tym, jak ugrupowanie Zełenskiego wygrało wybory parlamentarne na Ukrainie. Oprócz gratulacji Donald Trump miał przekazać nietypową prośbę. Otóż poprosił prezydenta Ukrainy, żeby jego państwo wszczęło dochodzenie w sprawie Joe Bidena, czyli potencjalnego rywala Trumpa w 2020 roku w wyborach prezydenckich. Tą prośbę Donald Trump miał poprzeć jeszcze dodatkowym argumentem. Jeżeli Ukraina tego nie zrobi, być może zostanie wstrzymana pomoc finansowa, wielomilionowa pomoc finansowa, którą Amerykanie mieli Ukrainie przekazać. Zaraz, zapytacie. Dlaczego właściwie Ukraina miałaby prowadzić śledztwo w sprawie jednego z amerykańskich kandydatów na prezydenta i dlaczego obecny prezydent Stanów Zjednoczonych miałby w ogóle Ukraińców szantażować, żeby to zrobili? Żeby to zrozumieć, trzeba cofnąć się do początku 2014 roku, kiedy to trwają protesty na Majdanie i chwieje się władza prezydenta Janukowycza. W tym czasie jeden z jego byłych ministrów, a zarazem właściciel jednej z największych na Ukrainie spółek gazowych, Burisma Holding, pan, który nazywa się Mykoła Złoczewski, przeczuwa, że nadchodzą zmiany. I te zmiany, jego zdaniem, mogą oznaczać, że już za niedługo kontakty na Zachodzie będą bardziej pożyteczne w ocaleniu własnego biznesu niż kontakty na Wschodzie. W tym celu postanawia rozszerzyć zarząd właśnie Burisma Holding, dokoptowując nowe osoby, m.in. byłego polskiego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego czy syna wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Huntera Bidena. Tak przynajmniej rekonstruuję sobie logikę Mykoły Złoczewskiego, bo inną trudno, przyznam, znaleźć. O ile Kwaśniewski może się wylegitymować pewną wiedzą na temat Ukrainy, to Hunter Biden, były lobbysta z Waszyngtonu, człowiek, który zaledwie parę miesięcy wcześniej oblał test na obecność kokainy we krwi i został wyrzucony z rezerw Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, raczej nie wydaje się dobrze merytorycznie przygotowanym kandydatem. Janukowycz upada i ucieka z Ukrainy. Nowe władze postanawiają rozpocząć dochodzenia w sprawie korupcji w szeregach poprzedników i jedno z tych śledztw dotyka Mykoły Złoczewskiego oraz jego biznesów. I tu sprawy stają się trochę śliskie. Państwa zachodnie mocno krytykują ówczesnego prokuratora generalnego Wiktora Szokina za to, że hamuje niektóre reformy dotyczące zwalczania korupcji oraz broni umoczonych prokuratorów. Jednym z domagających się dymisji Szokina jest wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Joe Biden domaga się tej dymisji tak mocno, że nawet grozi Ukrainie wstrzymaniem miliardowej pomocy finansowej. Co ciekawe, w tym samym momencie jego syn wciąż zasiada w zarządzie Burisma Holding, a więc firmy, której właścicielem jest Mykoła Złoczewski. Pod presją międzynarodową Szokin podaje się do dymisji, a parlament tę dymisję przyjmuje. Śledztwa w sprawie Złoczewskiego toczą się jeszcze przez jakiś czas, ale w końcu kończą się bez postawienia zarzutów i Złoczewski, który z Ukrainy uciekł jeszcze w 2014 roku, wraca do swojego kraju. Dochodzenie w sprawie Burizmy wznowiono w marcu tego roku. Spekulowano, że to dlatego, że Petro Poroszenko, walczący o reelekcję, chce dać pewną przysługę Donaldowi Trumpowi i w ten sposób wzmocnić swoje szanse na wybór. No ale to oczywiście, jak wiemy, mu się nie udało. Poroszenko wybory przegrał i zwycięzcą okazał się Wołodymyr Zełenski. Ugrupowanie Zełenskiego wygrało później również wybory parlamentarne i stąd rozmowa, która jest przedmiotem obecnych kłopotów Donalda Trumpa. Rozmowie najprawdopodobniej przysłuchiwało się kilka osób, oprócz ludzi z Białego Domu byli to też przedstawiciele wywiadu i najprawdopodobniej któryś z nich postanowił zaalarmować wspólnotę wywiadów USA, czyli taką instytucję, która zrzesza agencje wywiadowcze na terenie Stanów Zjednoczonych, że w czasie tej rozmowy prezydent mógł powiedzieć coś, co zagraża bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych, a przynajmniej
taka enigmatyczna informacja przeniknęła do amerykańskich mediów. Dziennikarzom udało się ustalić, że najprawdopodobniej chodzi o rozmowę Trumpa z Zełenskim i szybko powiązano to z innym faktem. W lecie Donald Trump czasowo wstrzymał pomoc amerykańską finansową dla Ukrainy właśnie. No i tutaj pojawiła się teoria. Trump poprosił czy wymógł na Zełenskim wznowienie śledztwa i poszukiwanie haków na Joe Bidena, szantażując go kwestiami finansowymi. Zaczęły się spekulacje, oczywiście wszyscy zastanawiali się, co tak naprawdę Trump powiedział w rozmowie. Sam Trump dolewał oliwy do ognia, potwierdzając, że rozmawiał z Zełenskim o Bidenach, ale zaprzeczając, by miała tam paść jakaś propozycja o charakterze, nazwijmy to, nielegalnym. Natomiast dla demokratów ta atmosfera, która powstała, wystarczyła do tego, żeby rozpocząć procedurę impeachmentu wobec Donalda Trumpa. Tymczasem zaledwie dzień później Donald Trump zdecydował się na przełom i opublikowanie pełnego zapisu rozmowy. Co jest w środku? Trump rzeczywiście prosi Zełenskiego o przysługę i to o dosyć dziwną przysługę. Prezydent nawiązuje do skandalu z 2016 roku, kiedy to wyciekły maile Komitetu Demokratów. Demokraci wtedy nie zdecydowali się na przekazanie swojego serwera FBI, ale zlecili niezależnej firmie CrowdStrike śledztwo w tej sprawie. I właśnie na ustalenia tej firmy rzekomo powołuje się Trump, twierdząc, że ten serwer jest gdzieś na Ukrainie w posiadaniu najprawdopodobniej jednego z oligarchów, no i prosi Zełenskiego, żeby ten wątek został zbadany i żeby w tej sprawie skontaktował się z prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych Williamem Barrem. To zresztą nie jedyny kontakt, który Trump zostawia Zełenskiemu. Sugeruje również rozmowę z Rudym Giulianim, czyli osobistym prawnikiem prezydenta Trumpa, który jednak nie jest częścią amerykańskiej administracji. No i tutaj mamy pierwszy, dosyć dla prezydenta śliski wątek w tej rozmowie. No i wreszcie jest drugi fragment, przyczyna całego zamieszania. Trump rzeczywiście wspomina o Bidenach, właściwie najpierw mówi o prokuratorze generalnym Ukrainy, który miał znakomite wyniki i został usunięty, tu najprawdopodobniej chodzi o Szokina, i wiąże to ze sprawą Bidena, który rzekomo miał wstrzymać śledztwo, które mogło dotyczyć jego syna. No i Trump prosi Zełenskiego o wyjaśnienie tej sprawy, mówiąc, że dla niego cała ta sytuacja brzmi po prostu okropnie. I koniec. Panowie wymieniają jeszcze grzeczności. Zełenski stara się zaprosić Trumpa do swojego pięknego kraju, być może przy okazji wrześniowej wizyty prezydenta USA w Polsce, do której, jak wiemy, nie doszło. Sugeruje, że Trump mógłby odbyć podróż samolotem Zełenskiego, ale jednocześnie się kryguje, że no tak, pewnie samolot Trumpa jest ładniejszy i bardziej wypasiony, ale oprócz takich detali o samolotach już niczego więcej z tej rozmowy nie wyczytamy. Podsumowując, pojawiają się co najmniej dwa wątpliwe wątki dla prezydenta Trumpa, ale trudno powiedzieć, że to materiał, który wysadzi go z siodła. Demokraci najprawdopodobniej będą kontynuować proces impeachmentu, jednocześnie interpretując tę rozmowę w sposób jak najbardziej niekorzystny dla obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale dopóki nie pojawią się jakieś dodatkowe dowody, no bo na przykład nie znamy treści tej skargi, która wpłynęła do wspólnoty wywiadów, a może okaże się, że były kolejne rozmowy, o których nic jeszcze nie wiemy, no to na razie takiego stuprocentowego materiału przeciwko Trumpowi nie ma. Czeka nas zatem raczej polityczna rozgrywka i rodzaj przedwyborczego teatru. Bo tak naprawdę szanse na impeachment Donalda Trumpa nie są zbyt duże. Oczywiście w Izbie Reprezentantów demokraci mają większość i można założyć, że ta Izba Reprezentantów może mu postawić jakieś zarzuty, ale później sprawa trafia do Senatu, który wraz z przewodniczącym Sądu Najwyższego dokonuje rozprawy, no i 2/3 Senatu musi przesądzić o winie amerykańskiego prezydenta, żeby został on odwołany. W Senacie, przypomnijmy, większość mają republikanie. Jeśli nie pojawią się twardsze dowody, trudno sobie wyobrazić, żeby głosowali przeciwko swojemu prezydentowi. Zresztą trzeba jeszcze dodać, w amerykańskiej historii nie zdarzyło się dotąd, by urzędujący prezydent został odwołany. Dwukrotnie tylko udało się postawić zarzuty Clintonowi i Jacksonowi 100 lat przed Clintonem, a nawet więcej niż 100 lat, więc raczej szanse na odwołanie Donalda Trumpa są marne. Jeżeli nie dojdzie do przełomu, raczej będziemy mieć do czynienia tylko i wyłącznie z przedwyborczym teatrem. Demokraci zyskają jeszcze jeden argument do atakowania Donalda Trumpa. Donald Trump prawdopodobnie zyska nową amunicję do ostrzeliwania demokratów za polowanie na czarownicę i atakowanie nielojalnych, fałszujących rzeczywistość mediów, czyli tak naprawdę wszystko to, co obserwowaliśmy podczas działania komisji Mellera.
Warto pamiętać, że cała sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Jeśli rzeczywiście, tak jak to w tej chwili wynika z sondaży, Joe Biden zostanie kandydatem demokratów na prezydenta, republikanie albo Donald Trump osobiście z całą pewnością wykorzystają sprawę Huntera Bidena i jego syna i kwestię Burizmy jako przedmiot ataków na kandydata demokratów. I to nawet jeśli nie będzie jakiegoś specjalnego śledztwa, które ujawni, że rzeczywiście Joe Biden starał się wstrzymać działania ukraińskich śledczych, które mogłyby dotyczyć jego syna, wystarczy sam cień podejrzenia. Ostatecznie w sprawie Hillary Clinton też nie pojawiły się żadne zarzuty. Wystarczyła kwestia maili, które zniknęły, żeby obciążyć ją na czas kampanii wyborczej. A więc podsumowując, dopóki nie pojawią się twarde dowody na to, że prezydent Trump zaszantażował prezydenta Zełenskiego, raczej nie ma co spodziewać się odwołania go z urzędu. Natomiast cała sprawa z całą pewnością jest, jak to się mówi, rozwojowa i będzie nadawać dynamikę kampanii wyborczej w 2020 roku.